Fotosynteza może uratować miliony ludzkich istnień. Zaraz, co takiego? Jaki to ma związek? Rośliny wytwarzają energię ze światła słonecznego, wody i dwutlenku węgla. Wiemy to od wieków. Okazuje się jednak, że szczegółowe zrozumienie tego procesu może pomóc w znalezieniu lekarstwa na raka. Dlatego przez długi czas naukowcy próbowali dowiedzieć się, w jaki sposób rośliny rozpoczynają proces przekształcania światła słonecznego w cukier w procesie fotosyntezy. Ale teraz niektórzy badacze w końcu rozszyfrowali te niezwykłe sygnały, które rośliny wysyłają do siebie. Od wielu lat botanicy wiedzą, że jądro w komórce roślinnej jest jak szef wysyłający polecenia do innych części komórki. Robi to poprzez tworzenie białek, które mówią reszcie, co ma robić. Jeśli tych białek zabraknie, roślina nie będzie w stanie rosnąć ani się zazielenić. Ale w jądrze znajdują się setki różnych białek, a ustalenie, które z nich nakazuje roślinie rozpoczęcie fotosyntezy, było ogromnym wyzwaniem. To jak próba znalezienia igły w stogu siana. Niedawno profesor botaniki Meng Chen i jego zespół zdołali znaleźć 4 z tych białek i udokumentować cały proces. Mówiąc jak najprościej, Chen i jego zespół odkryli 4 nowe białka, które pomagają roślinom rozpocząć proces fotosyntezy, zamieniający światło słoneczne w energię potrzebną do wzrostu. Białka te są częścią złożonego procesu, który zachodzi w 2 różnych miejscach w komórce i pomagają różnym częściom rośliny rozmawiać ze sobą, aby mogły współpracować w celu wytworzenia energii. Chen porównuje cały ten proces do symfonii, w której białka w jądrze działają jak dyrygenci, dający sygnał muzykom. Tych roślinnych dyrygentów nazywamy fotoreceptorami, co oznacza, że reagują na światło i aktywują geny rozpoczynające fotosyntezę. Muszą jednak komunikować się z innymi częściami komórki, które są daleko, jak muzycy grający w różnych pokojach. W tym miejscu pojawiają się 4 nowo odkryte białka. Pomagają one przewodnikom wysyłać wiadomości do innych części komórki. Badania te zostały sfinansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia, który ma nadzieję, że pomogą one znaleźć lekarstwo na raka. Wynika to z faktu, że chloroplasty, które są częściami komórek roślinnych odpowiedzialnymi za fotosyntezę, i mitochondria, które generują energię chemiczną w ludzkich komórkach, łączą pewne podobieństwa. Są one ważne dla generowania energii do wzrostu, a także zawierają materiał genetyczny. Naukowcy badali wewnętrzne procesy komunikacyjne wewnątrz komórki. Odkryli, że gdy coś złego dzieje się z małymi elementami komórki zwanymi organellami, wysyłają one wiadomość do jądra, które działa jako centrala. Nie wiemy jednak zbyt wiele o tym, w jaki sposób jądro wysyła wiadomości z powrotem do organelli. Chen uważa, że sposób, w jaki jądro komunikuje się z organellami w roślinach, jest podobny do procesu zachodzącego u zwierząt. Badając, jak jądro komunikuje się z chloroplastami, możemy dowiedzieć się, jak steruje ono genami mitochondrialnymi. Nieprawidłowe działanie tych genów może prowadzić do niebezpiecznych chorób, takich jak rak, więc moglibyśmy nauczyć się kontrolować te procesy, a tym samym być może znaleźć sposób na odwrócenie procesów nowotworowych. Ważne jest, aby zrozumieć, co steruje fotosyntezą, ponieważ może to być wykorzystane nie tylko do badania chorób. Na przykład jeśli kiedykolwiek zamieszkamy na innej planecie, będziemy musieli uprawiać żywność w zamkniętych pomieszczeniach i stworzyć sposób na zapewnienie roślinom wystarczającej ilości światła do wzrostu. Ponadto zmiany klimatyczne utrudniają rolnikom uprawy. Rozumiejąc, jak funkcjonują rośliny, możemy znaleźć sposoby, aby pomóc im wzrastać i zapewnić nam pożywienie. Powodem, dla którego możemy przetrwać na tej planecie, jest to, że rośliny przeprowadzają fotosyntezę. Bez nich nie ma zwierząt, w tym ludzi, powiedział Chen. Tak więc, jeśli zrozumiemy, jak manipulować wzrostem roślin, możemy również kontrolować ilość produkowanej przez nas żywności, co z pewnością rozwiąże wiele naszych problemów w przyszłości.